Dzień dobry, witamy Państwa o poranku w Wielki Piątek, a zatem niezwykle ważne święto w naszej kulturze, w naszej tradycji, ale także w Światowym Dniu Zdrowia. To przecież też jedno z najstarszych obchodzonych świąt XX wieku, było ustanowione w 1948, obchodzone od 1950 roku w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia, a celem tego przedsięwzięcia jest zwrócenie oczywiście szczególnej uwagi na te problemy zdrowotne naszego społeczeństwa. Społeczeństwa, które co prawda żyje coraz dłużej, bo przypomnę, że na przestrzeni tysiąca lat, na przykład od 5 do 15 wieku, ten wzrost wynosił w Europie ledwie 3 lata, no a w XIX wieku średnia długość życia wydłużyła się o lat 15, a w XX wieku nastąpił przyrost o kolejnych 30 lat. Więc patrząc teraz do tego źródełka, gdzie ponoć płynie ta cudowna również woda symboliczna, no to każdy myśli o tym, żeby to zdrowie zachować, a zdrowa woda zawsze zdrowia też doda, jak powiadało jedno z ludowych przysłów. Ja przypomnę, że średnio przyjmuje się, że obecnie człowiek na świecie żyje 25 915 dni, więc warto każdy ten dzień wykorzystać. No i w takim dniu jak ten, 7 kwietnia, w Światowym Dniu Zdrowia, przypomnieć o tym, że mając w tej chwili tak zaawansowaną medycynę i takie możliwości, warto jednak z niej korzystać, no ale najważniejsze, żebyśmy nie musieli korzystać z lekarskich porad, tylko żebyśmy po prostu zdrowo się odżywiali, zdrowo funkcjonowali, zdrowi byli i na duchu, i na ciele. I to, myślę, każdemu z nas przyświeca, a w tym dniu szczególnie nabiera również znaczenia. Więc pamiętajmy wszyscy, jak powiadał staropolski poeta, szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. Obyśmy tego zdrowia mieli po prostu pod dostatkiem. No i tego zdrowia w tym dniu Państwu szczególnie życzymy. Wszystkiego dobrego.